Szok i niedowierzanie, czy Jasnowidz Jackowski przepowiedział śmierć Jolanty Szczypińskiej, posłanki. Dzisiaj przedstawiam szokujące fakty, a także przepowiednia, która się zrealizowała, a mianowicie jesienią w Sejmie będzie miała miejsce żałoba. To wszystko się zrealizowało. Dzisiaj przedstawię także ciekawe okoliczności, tak naprawdę związane z tą żałobą. Tutaj ciekawa zbieżność dat, szokująca tak naprawdę sprawa, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, ja przedstawiałem te przepowiednie, zaraz tutaj wam pokażę dokładnie, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego, dokładnie, precyzyjnie przepowiedział tutaj śmierć, powiedział na temat tego, że nastąpi żałoba w Sejmie. Robiłem takie filmiki, tutaj na dowód tego daję właśnie datę, kiedy robiłem te filmiki. To jest tutaj, tak, Krzysztof Jackowski, śmierć polityka, żałoba w Sejmie, filmik nagrany 5 grudnia 2017 roku, 5 grudnia, natomiast posłanka Szczypińska zmarła 8 grudnia i drugi filmik, Krzysztof Jackowski, żałoba w Sejmie, zmiana konstytucji sądów, to było w listopadzie, no ale chodzi o ten środkowy filmik, o ten drugi, czyli 5 grudnia wrzuciłem ten filmik, a posłanka tutaj, posłanka zmarła 8 grudnia. Mało tego, jest to przepowiednia, którą Jasnowidz mówił na początku roku. Tutaj wypuszczę fragment. Witam, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj Okiem Baszy będzie poświęcone żałobie w Sejmie, za żałobie, której mówił Krzysztof Jackowski w swojej przepowiedni. Wiele tak naprawdę osób z was, nagrałem wcześniej filmik, który mówi o tym, że jakiś kluczowy, znany polityk umrze jesienią w Polsce. Wiele osób tak naprawdę... No właśnie, to jest prawda, tak? Kluczowy polityk, bo Jolanta Szczypińska była praktycznie posłanką od 4 czy od 5 kadencji, praktycznie od 2004 roku, czyli przez 15, no prawie że 15 lat, 14 lat. Kluczowym tak naprawdę była politykiem, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, czyli rzeczywiście ta przepowiednia Jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, znanego Jasnowidza, cenionego z Człuchowa, się zrealizowała. Wskazało mi na fakt, że tutaj nie była mowa konkretnie o danej osobie, a raczej mówiło się po prostu o tym, że w Sejmie nastąpi żałoba narodowa, że po prostu Sejm będzie pogrążony w żałobie. Tak naprawdę można to interpretować na dwa sposoby. Z jednej strony może to być śmierć jakiegoś kluczowego polityka, przywódcy partii politycznej. Z drugiej strony może to być spowodowane na przykład jakimś wypadkiem. Co ja mówiłem, tak? Ja mówiłem, że to może być śmierć związana z kluczowym człowiekiem związanym z partią, tak, przywódcą. Oczywiście Jolanta Szczypińska nie była przywódcą Prawa i Sprawiedliwości, natomiast była tak naprawdę w zarządzie, tak, Prawa i Sprawiedliwości, w tym ścisłym. Wypadkiem losowym, katastrofą, na przykład w górnictwie, katastrofą. Także tu mamy filmik, możecie sobie zobaczyć ten filmik, jak widzicie na mój kanał, Krzysztof Jackowski, śmierć polityka, żałoba. Kolejna rzecz, ja wróciłem tak naprawdę do tej przepowiedni, tutaj możecie zobaczyć, 26 oktober, wróciłem do tej przepowiedni w 2018 roku i tu wrzuciłem. Ja tak naprawdę interpretowałem tą przepowiednię, że być może to będzie śmierć związana z Beatą Szydło, że tutaj Beata Szydło może zginąć w wypadku samochodowym. Oczywiście to nie jest tak naprawdę tutaj moja interpretacja, czy ja lubię PiS, czy nie lubię, czy popieram Platformę i tak dalej, czy nie. Chodziło mi tak naprawdę o to, żeby umiejscowić tą przepowiednię. Ponieważ sam Krzysztof Jackowski, a więc znany Jasnowidz z Człuchowa, mówił, że przepowiednia nie zawsze ma miejsce co do czasu, tak, więc nie można też jej interpretować bezpośrednio. Znaczy on nie przewidzi tak naprawdę dokładnie, tak, nie wyznaczy, że, nie wiem, coś się wydarzy 1 grudnia o godzinie 12, ale rzeczywiście ta przepowiednia się zrealizowała i ona się zrealizowała praktycznie w przeciągu krótkim, w krótkim odstępie czasu, tak, a więc ona była powiedziana jakby w 2017 roku. I teraz rzeczywiście ona się zrealizowała, czyli w 2018 roku. Ja tak naprawdę zrobiłem taką interpretację tej przepowiedni, że mogłaby zginąć Beata Szydło. Była to interpretacja nieprzypadkowa, była ona na podstawie tutaj tych kolizji, wypadków drogowych, tak, z udziałem służb, które ochraniają, tak, to był jakiś BOR, teraz no, mamy inną strukturę, inną służbę. I chodziło o to, że było mnóstwo tak naprawdę tych wydarzeń związanych z tymi wypadkami. Tam chyba były dwa takie wydarzenia i mówiłem, że tutaj może dojść do trzech razy sztuka, czyli za trzecim razem na przykład Beata Szydło może ulec wypadku, czy zginąć w wypadku samochodowego. To jest, tak, nieprawdopodobna historia. Czy Krzysztof Jackowski, znany Jasnowidz z Człuchowa, przewidział śmierć pani premier Beaty Szydło? Nieprawdopodobna historia.
No i teraz wiemy, że ta przepowiednia nie dotyczyła Beaty Szydło, a dotyczyła właśnie Jolanty Szczypińskiej. Teraz kolejna tak naprawdę ciekawa rzecz. Tutaj widzimy informację na Wikipedii. Jolanta Szczypińska była posłanką 4, 5, 6, 7 i 8 kadencji, czyli praktycznie była posłanką przez 5 kadencji. Była w ścisłym tak naprawdę zarządzie tutaj Prawa i Sprawiedliwości przez wiele lat. Natomiast ciekawa tutaj jest rzecz, ponieważ ona była wcześniej pielęgniarką, tak? Zobaczmy sobie też na datę, kiedy zmarła. Ta data nie jest przypadkowa, ponieważ jest to 8 grudnia. 8 grudnia, jak się wpisze w Wikipedię, 8 grudnia jest to tutaj wspomnienia i święta w Kościele katolickim, niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, dzień wolny w wielu kościołach katolickich. Tak, i tutaj też jest ciekawa sytuacja, no ponieważ no bardzo często tak naprawdę, to chyba każdy się z nas zgodzi, że jak trafia do szpitala, no to te pielęgniarki często kojarzą się tak, jak takie dobre anioły, jak po prostu jakby Maryja, która niesie pomoc, tak, i rzeczywiście tutaj ciekawe jest też takie wspomnienie Jarosława Kaczyńskiego, który właśnie został zapytany na temat tej śmierci, co sądzi, tak, wypowiadał się, to powiedział takie znamienne słowa, że to była kobieta bardzo dobra, bardzo taka ciepła, dobra, serdeczna kobieta i to można przypisywać tak naprawdę, że ona odeszła tak naprawdę 8 grudnia, a więc święto Maryi Panny, tak, czyli święto poczęcia Najświętszej Maryi Panny, czyli takie można powiedzieć święto dobrej kobiety, błogosławionej, która niosła ciepło, tak, dobroć. Zresztą tutaj ciekawa jest rzecz kolejna tak naprawdę, ponieważ ja mówiłem, że to może być śmierć tutaj Beaty Szydło. Oczywiście nikomu tego nie życzę, natomiast zobaczmy sobie 8 grudnia, gdy wejdziemy na Wikipedię, jakie tak naprawdę tutaj święta są związane z tym dniem, tak? Jakie to są po prostu istotne dni w kalendarzu. Imieniny tutaj mamy, ale ja zwrócę uwagę na inne, na wydarzenia w Polsce, które miały miejsce. I to jest tak naprawdę ciekawe, ponieważ to są wydarzenia związane z Prawem i Sprawiedliwością, a także z tutaj Beatą Szydło. A mianowicie to, ostatnie, 2017 rok Beata Szydło złożyła rezygnację z urzędu premiera, podając gabinet do dymisji, którą prezydent Andrzej Duda przyjął i desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego. Nieprawdopodobna zbieżność tak naprawdę okoliczności, czyli rok temu równo Beata Szydło złożyła rezygnację z urzędu premiera, podając gabinet do dymisji, którą prezydent Andrzej Duda przyjął i desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego. Czyli widzimy, że Wikipedia, tak, podaje jako najważniejsze wydarzenie z tamtego roku, z 2017 roku, tutaj tą rezygnację Beaty Szydło, tak, i teraz w tym roku umiera Jolanta Szczypińska. No niektórzy mówią, że być może po prostu właśnie jakby tutaj ta śmierć była, jakby była zapisana Beacie, tak, Szydło, natomiast jakby Jolanta Szczypińska przejęła ten ciężar po prostu i bohatersko zginęła za nią, tak. No takie są oczywiście tutaj metafizyczne podejmowanie, natomiast rzeczywiście ta przepowiednia Krzysztofa Jackowskiego, ona się zrealizowała, nieprawdopodobna sytuacja tutaj, że przewidział to praktycznie, mamy jesień, cały czas mamy jesień. I rzeczywiście w Sejmie nastąpi ogromna tak naprawdę żałoba, tak ogromna żałoba. Rzeczywiście ta przypowiednia Krzysztofa Jackowskiego zrealizowała się, która właśnie mówiła o tym, że Jasnowidz mówił w ten sposób, że widzi Sejm i widzi ogromną żałobę, tak, ogromną stratę. No i teraz było wielkie tak naprawdę znak zapytania, co możemy się takiego zdarzyć, tak, który kluczowy polityk może tutaj umrzeć, zginąć. No oczywiście takie najprostsze tutaj skojarzenia, to wszyscy myślą, że może tutaj umrzeć Jarosław Kaczyński, tak, oczywiście nikomu tego nie życzymy, natomiast rzeczywiście tutaj posłanka, która zmarła, to jest oczywiście tragedia, dramat, natomiast ja to przedstawiam pod kątem jakby Jasnowidza, jego przepowiedni, że ta przepowiednia się zrealizowała, rzeczywiście ta przepowiednia się zrealizowała, tak, a więc mamy 8 grudnia, jeszcze tutaj wam pokażę na dowód, że to jest 8 grudnia, kiedy to nagrywam, to wszystko się realizuje, czyli ta przepowiednia Krzysztofa Jackowskiego się zrealizowała, nieprawdopodobna absolutna sytuacja. Jakiegoś samolotu, gdzie zginą zwykli ludzie, nawet nie mówię tutaj o VIP-ach, natomiast niewątpliwie tutaj jasno widzę, jakiego tutaj by chodziło polityka, natomiast na pewno taka po prostu jakby przepowiednia jest bardzo niebezpieczna, bardzo tajemnicza dla nas, dla zwykłych ludzi. Wtedy ona była tajemnicza, wtedy kiedy to nagrywałem, czyli na 2017 rok, dziś wiemy tak naprawdę, jakie jest rozwiązanie tej przepowiedni. Też może się wydarzyć. Czy to też będzie miało jakiś wpływ na nasze zwykłe życie, na życie po prostu każdego z nas? Powiem tylko o takiej rzeczy,
że tutaj po prostu była taka sytuacja, że Jasnowic miał taką sytuację, gdzie w miejscowości, w której mieszka, przepowiedział praktycznie komendantowi policji w tej miejscowości, że następnego dnia, czy w najbliższych dniach będzie chował razem ze swoimi kolegami, z kolegę z policji, na co on po prostu... I to wszystko praktycznie się zrealizowało, o czym mówi Krzysztof Jackowski, był pytany, jest po prostu taki materiał wideo nagrany, gdzie rzeczywiście Jasnowic został zapytany, on powiedział o tym, że widzi żałobę w Sejmie, tak? Widzi żałobę, że Sejm jest tak naprawdę spowity tutaj tak żałobą, że będzie opłakiwanie polityka. Dziś wiemy tak naprawdę, mamy już rozwiązanie tej sytuacji, która miała miejsce, tak, tej zagadki tak naprawdę. Ja tak powiedziałem, przepowiednia Jasnowidza, nie zawsze trzeba ją interpretować co do miejsca i co do czasu, tak? Chociaż muszę powiedzieć, że co do krachu giełdowego, ogromnego kryzysu gospodarczego, który miał miejsce w 2008 roku, dokładnie 15 czerwca, Jasnowidz Jackowski precyzyjnie co do dnia przewidział, tak, ten krach giełdowy. Tam była ciekawa sytuacja, przedstawiałem historię pewnego tutaj milionera, nawet miliardera, właśnie, który prawdopodobnie zaoszczędził dziesiątki, albo nawet setki milionów dzięki temu, że właśnie Jasnowic przepowiedział, tak, że nastąpi kryzys, krach giełdowy. Nieprawdopodobna historia, to wszystko na dzisiaj. To jest kolejny tak naprawdę dowód na to, że Jasnowic Jackowski nie mylił się w swojej przepowiedni. Nieprawdopodobna historia. Macie tutaj dowody przed i po. To wszystko na dzisiaj. Zostawcie suba, zostawcie łapkę do góry. Przekażcie ten filmik dalej, żeby więcej osób mogło to obejrzeć. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.